Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Assassin's Creed Odyssey. No i tak typowo jak w tytule, wybieramy się w dalszą część naszej głównej Odysei. Nim jednak to zrobimy, jeszcze jeden punkt umiejętności, tak sobie w międzyczasie pomyślałem, może warto by było coś pasywnego tym razem rozwinąć. 20% obrażeń, jeżeli chodzi o naszą broń, wydaje się całkiem sporo. Szczególnie, że kolejny punkt pozwoli to podnieść do 30% plus 5% na krytyczne. Tu mamy też trochę defensywy, nad którą warto będzie się zastanowić, ponieważ nawet przeciwnicy na równym poziomie potrafią zadać nam obrażenia, no takie, że pół paska zdrowia schodzi, więc dwa ciosy i moglibyśmy się pożegnać z naszym życiem. No dobra, zakładam, być może błędnie, że od strony morza powinniśmy tam dostać się szybciej. Pierwotnie, jeszcze jak byliśmy w misjach pobocznych, jakiś abordaż jest? To nas omija? Jak byliśmy w misjach pobocznych, no to zakładaliśmy dojście tam od strony lądu, ale wydaje się, że morze jest jednak bardziej przyjazne. Szczególnie w taką pogodę, bez sztormu, fajna fala. No i wrócili nasi to męscy śpiewacy. Jednak ten zapach męskiego, prawdziwego potu to jest to, co tu chcielibyśmy poczuć na naszej łajbie. When you're ready, meet me at the Pnyx in Athens. A czemu mielibyśmy być niegotowi? Wakacje, kanikuły, La Playa, wow, i czerwone ptaszki. Jak płotka z wody wyskoczyła. No dobrze, dotrzyj. Czy jednak i tak chyba gra zakładała, że tu przypłyniemy. To z drugiej strony teraz mnie męczy, jakby to rozwiązali twórcy, jakbyśmy przyszli na piechotę od drugiej strony. No ale to nieistotne. No to warto by było gdzieś tutaj jakiś punkt synchronizacji obrać. Swoją drogą Ateny. Nie zdziwiłbym się, jakby były jednym z ładniejszych miejsc. Let's see what this city has in store for me. Jeżeli chodzi o naszą przygodę. Ale zobaczymy. Dobry, dobry. No te przedmieścia szału nie robią. Trochę biednie wręcz bym powiedział. Czekaj. To jakie są problemy komunikacyjne? Tak, ponieważ jeden z posągów w Atenach mieliśmy właśnie odwiedzić, wdrapać się na szczyt i pewnemu, teoretycznie bezdomnemu, powiedzieć, jak ten świat wygląda. Kurczę, no i pogoda wie, jak nam zepsuć tutaj nastrój. Wjeżdżamy. Pewnie cały rok nie pada. A akurat jak my się znaleźliśmy w Atenach, no to bach. Wiatr w oczy. Fajny posąg z węża, ale mam wrażenie, że tu nasza droga teoretycznie się kończy, bo w praktyce to my znamy... My znamy skróty, ale nie chcemy jeszcze się dostać na górę teraz. Zapatrzyłem się na ten posąg. A przecież jesteśmy w misjach głównych. Friend!
friends, please! Just because the Spartans are near our walls does not mean we can act like them! A good crop! Shame the Spartans burned the fields where it grew! The Parthenon is glorious, Pericles, but at what cost? How many triremes could we have built instead? We must not become divided! We are divided! And the Spartans are winning! Act, Pericles, or I will! Oh, good. You came. Things are worse than I feared. Cleon has turned the mob. We have to hurry. Where? To Pericles. Prowadź? O! Ale to nie wygląda za dobrze. Stay back! She is no threat to Pericles. I assure you. Ah, Herodotus. It's fine. Let them through. It's good to see you again, Pericles. And you as well. I only wish it were under better circumstances. And who's this? Cassandra. Welcome, Cassandra. And what did you think of your first taste of Athens? No, spoko. I think you did a great job. It's so easy to forget the good someone has done when times become hard. Pericles, we've come to... We must choose our moment wisely and speak our words more privately. Fine. We've come to you on urgent business. As does everybody. I may have told Cassandra you'd invite her to your symposium. You'd ask me to exclude every Athenian and invite an outsider instead. You heard the crowd. They don't need another reason to hate me. If she's working for you, maybe the prying eyes will see her as a servant. I'm no one's servant. Cassandra, this is Athens. If you want something, sometimes you have to play a role. And what exactly is it that you want? We're all after something, even you. You're better at reading others than you let on. Just tell me what to do. First, check on my colleague, Medeiros. He was meant to meet me today, and it's not like him to miss an appointment. Done. My friend, Phidias, needs to be taken out of Athens as soon as possible. Anything else? Yes. There's an ostracism vote taking place that could use your influence. No, Phidiasa w pierwszej kolejności. Phidias? The famous sculptor? What did he do, exactly? He stands accused of multiple offenses and is awaiting trial. You'll find him under close guard at his workshop. Strasz to nie problem. Meteochos, you said he was your colleague? A politician and ally. He's one of my most loyal friends. Ostracism? Exile is a term you may be more familiar with. Here in Athens, we vote between two people to decide who should leave. It's between the sophist, Anaxagoras, and another man, on trial for impiety. My contact near the Agora will give you the details. I'll do it. I'll expect you to use discretion. That went well. It isn't exactly an invitation. But the promise of one is just as good. Although I'm sure he'll still ask Aspasia if it's okay. So long as it comes. Byleby coś dało. Przywódcy polis mają dla nas zlecenia. Być może nimi się zainteresujemy, ale teraz te najważniejsze. Przyjęto kilka zadań. Kurczę, ta lista rośnie. Na każdym kroku. Zabierzmy się za tego, o którym słyszeliśmy najwięcej. Phidias, tutaj jesteś. Ucieczka z Aten. No dobrze. Całkiem przyjemne nagrody. Więc lecimy. Może nie najbliżej. Ale
czuję, że mamy wobec niego pewien dług do spłacenia. Nie do końca jeszcze wiem, w jaki sposób rozwiązać problem strażników, żeby było dyskretnie. Ale tutaj się do posiadłości? No nie. Jeszcze nie teraz. Trzeba przyznać, że w stosunku do Egiptu, to tu kobiety zdecydowanie bardziej ubrane są. W Egipcie już pewnie nieraz byśmy napotkali niewiastę w nieco mniej okazałym stroju. A to proszę, bez obaw możemy się poruszać po mieście. Chyba. No dobra. Orzeł, patrz, tu sowa jest. Ktoś go rzeczywiście pilnuje, ale tylko jakby ta jedna osoba. Jakby się postarać, to może bylibyśmy w stanie przez okno się tam wdrapać. Zobaczmy tutaj. Nie. O tak, nic by nam nie dało. Jak Romeo. Wiesz, że mam wrażenie, te okna, no właśnie, trochę za małe jak na nas. Nie mamy lepszej ścieżki do środka. Znowu jakbyśmy mieli zabić strażnika na oczach całego tłumu. Tu też nie ma żadnych okien, to nie wiem, jak do nas podejdą. Możemy go powalić jeszcze. Chodź do nas. Ale przyjąć niestety nie. Miała być dyskrecja, jest dyskrecja. Niezabity, niezabity. Mam nadzieję, że pozwoli nam jednak ukończyć rozmowę. Sorry about that. How did you get past the guard? No one gets past the guard. Relax. Pericles sent me. Praise Athena. I knew he'd send help. I was worried they sent someone after me. Kurczę, może mieliśmy porozmawiać ze strażnikiem. No dobrze. They? Who? The shadows in the night. Why you fear falling asleep? They're hunting me. Us. No one is safe in Athens anymore. Coś wiemy na ten temat. So you do know. I tried talking to Pericles, but we were interrupted. Of course I know about the cult. Here, look at this. These are instructions. On how to kill me. But they've been torn. Then Pericles isn't just getting you out of Athens to save you from the trial. He's saving you from being murdered. I don't know who to trust. I'm just an artist. I just wanted to create. Please, what am I to do? First, you need to pull yourself together. You're on trial, the people are against you, and now I find that the cult want to kill you. I said pull yourself together! Yes, of course. Cleon said you're wasting the people's drachmi. If he had his way, he'd serve them your head. Cleon mentioned me? That's going to hurt Pericles. First impiety, now theft. After all we've done for this city. You and Pericles seem close. For Pericles and me, it started with our love of Athens. Our differences push us to greatness. That is true friendship. All right, we need to go. Do you have any idea where I can take you? South of Athens, there's an island called Seriphos. My friend Theras lives there. When I discovered the plot against me, I sent word to him. If anyone can help us, he can. Any clues he has of the cultists' identities, I want them. Yes, yes, anything. A guard! I'll distract them while you sneak out. Meet me tonight to set sail for Seriphos. Don't show your face until you see me at the docks. I understand. You didn't really think I'd let you come and go as you please, did you? Now, where are you? Mam nadzieję, że mimo wszystko spotkamy się nocą. Straże, teraz... A to ten powalony.
No dobrze. Trzeba było nie zaczepiać. A jak już tu jesteśmy, na dobrą sprawę, to my mogliśmy ich wyminąć. No ale cóż, wyjdzie, że wypadek przy pracy. Kolejny najemnik w pobliżu. No i rzeczywiście zaczynają te Ateny robić wrażenie, chociaż myślę, że jeszcze kryją się w tym mieście dużo ciekawsze miejsca. Piękny miecz kolego. O, przepraszam. No okej. Okay. Nie chciałem przerywać tej wzniosłej chwili. Szczególnie, że przygrywa nam całkiem przyjemna muzyka. Nie wiem, czy tu można jeździć na koniu, ale nie widziałem. Nie, no właśnie. Nie widziałem żadnych oznaczeń, nie możemy zejść. No tak. No przypadkowo wjechało się nam tam, gdzie nie powinniśmy być, ale nie chciałbym robić zamieszania w mieście już na start. Tak to jest. Dać się ponieść chwili, no i później jest jak jest. Po prostu, uciekamy stąd. No to za moment się dowiemy, czy poniesiemy konsekwencje tego, co zrobiliśmy, czy też nie zrobiliśmy wcześniej. Przypuszczam, że może nie dotrzeć na to spotkanie, czyli poszło coś nie tak. Jeśli medytuję, to może Fidias będzie tutaj, kiedy jestem done. Good. You made it. I was beginning to worry. I told you I'd get you out of Athens. So you did. Can your friend be trusted? Theras and I have been friends for a long time. I just sent word telling him where to meet us. Wasting time will only get us into trouble. Let's head to Seriphos while we still can. No nie ukrywam, że nie taka prosta droga z tego portu. A to możemy podnieść akurat. Maximum speed! Miralatos, what's that island ahead of us? That, my friend, is the famous island of Salamis. The place where Athens defeated the Persians. It's in this bay. Hopefully, the cult won't bother me now I'm out of Athens. Zastanawia mnie na przykład sytuacja, jak mieliśmy rozżarzony pręt, czy nie szło go tylko przypalić, tak? Jakbyśmy wzięli w nasze ręce i na przykład teraz, widząc ślad przypalenia u naszego przyjaciela, znaczy tego przyjaciela, jeżeli on by się okazał tym złym, na przykład, to moglibyśmy wiedzieć, że szykują się problemy, tak? Bo mam mieszane uczucia co do niego. Dlaczego wcześniej tamten kultysta nie chciał zabić naszego artysty? Być może właśnie ze względu na przeszłość. Ale
Liczę na to, że trochę za bardzo tutaj kombinuję, jeżeli chodzi o fabułę i tak naprawdę przyszłość będzie dużo przyjemniejsza. Przyjaciel okaże się prawdziwym przyjacielem, a dziękuję. Do what? Fill the silence. Oh, I wasn't trying to do that at all. I simply don't find myself traveling the seas very often. It can be free. Yes, freeing seems to be an accurate word. Although I've begun to feel a bit sick. You know where to side if you need to. Otherwise you're dreaming. Chcę zobaczyć to, jak się kolega wychyla. He'll get used to it. We'll reach Seriphos before long. We're at full speed! Ach ci artyści. Afrodita, Afrodita, znamy to. Mam nadzieję, że nie będą chcieli walczyć. Ewentualnie, jeżeli chcą walczyć, że i tak możemy przycumować naszą łódź. Bo średnio mam ochotę na bitwy morskie nocą. Dobra, z jakiegoś powodu przycumować nie możemy. Ale jakby już nikt z nami nie walczył. It's good to see you alive and well, Phidias. And you, Thiras. As you can see, I didn't get here alone. Ah, yes. The kind and thoughtful hero you mentioned in your letter. No dobra. Czuję się bezpieczniej. Tamten był zdecydowanie jaśniejszy i miał zupełnie inny głos, więc... Będziesz tu bezpieczny. I'm glad I could get him out alive. And for that heroism, I found some information on a man named Brisson who's plotting Phidias's early demise. Hopefully you can make something of this clue. I can. Please give Pericles my thanks and my farewell. And be careful. I still believe many in Athens are in danger. Otóż to. A przy okazji dostaliśmy... Thank you again. Don't forget to come see me under less stressful circumstances. Trop chyba tego czciciela, którego nie pokonaliśmy wcześniej. Tak, zdecydowanie to te ręce, to ta maska. Jeszcze odkryjmy jego twarz. Bryson, no właśnie. Nie będziesz miał okazji. Nie będziesz miał okazji. No dobrze, jak odkrywamy twarze czcicieli, może naszego brata też tutaj wyciągniemy z ukrycia. The cult is nothing without me. Even the gods cower in my wake. Kneel or die. No przystojny. Po nas. Znaczy ładny po nas, może tak. Belos. No Belos jeszcze... Chaos is our greatest strength. Tak, 29 poziom, więc droga do niego będzie długa. Walcz na arenie. Ogólnie ta droga tu u góry widzę, że będzie dość ciężka. Głównie herosi. A, herosi czcicieli. No tak. Czyli najtrudniejsi do pokonania zapewne. Prócz tych w centrum. No i cześć, Harplos. No i cześć, ale loczka warto by było gdzieś przy najbliższej okazji, jak tylko będziemy mieli 17 poziom. Tak, to nawet po zachowaniu widać, że to jest on. No dobrze. Wracamy, mamy jeszcze chwilę, żeby dokonać czegoś więcej.
No i tak właśnie powitaliśmy 16 poziom naszej postaci na dachu portu w Pireusie. No i przy okazji nasz Ikarus, jak widać, zyskał też dość wysoki poziom, który odblokował kolejne grawerunki, chociaż ostatecznie okazuje się, że te grawerunki, no właśnie, warte, nie warte grzechu. Na pewno coś dają, ale chciałoby się od nich więcej. Chociaż grawerunki na pancerzu, jeżeli doszlibyśmy do takiego ostatecznego, już wydają się być warte grzechu. A, nie, nie, tu nie. Tu wiemy, że nie chcemy być. No, cześć. To dobrze, że ci najemnicy nie atakują, czy nie mają zlecenia na nas od razu, jak tylko się gdzieś pojawimy. Nie, 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 no coś, to ja myślałem, że to... Nie! Nie! Ja myślałem, że nasz koń przyjechał. No to ten łobuz. No sobie to łobuzica. Najgorzej, że nie wiem, czy teraz nie będzie na nas polować. Uciekaj. A tak nam dobrze było. Mój błąd. Zabieram się za nagrywanie zaraz po live'ie. Miałem ochotę, a wręcz odwrotnie. Nie miałem ochoty kończyć. No i teraz tak to jest, że ta percepcja Ikarusa poszła w górę. Wszystko w górę, ale tutaj. Percepcja grającego nie bardzo. Jeszcze wpadliśmy w jakieś... Mam nadzieję, że to nie były ścieki. A tak dziwnie, jakoś szybko podjechała ta płotka. Miło już na miejscu, fajnie. A tu się okazuje, że jednak trzeba patrzeć, na jakiego konia siadamy. No dobrze, ale jesteśmy za to już na miejscu. Porozmawiaj z człowiekiem Pereklesa, no. Najważniejsze, że nasz Fili jest już bezpieczny i... Czułem cały czas taki wewnętrzny niepokój. Tu były dziecko. Ja mam nadzieję, że nie. Nie widziałem. Jak nie widziałem, to się nie liczy. To chyba pies był. Właśnie, jakoś tak mało dzieci na ulicach. W stosunku do Egiptu, to... Pogadajmy. You must be the one Pericles sent. I am. He said there was an ostracism vote, but didn't tell me what I'm here to do. Of course he didn't. That's what I'm for. If someone is exiled, can they return? If they do, they'll be punished. What does someone have to do to be ostracized? Anyone seen as a threat to the city or the people is enough. And then it is up to the vote. Some have been ostracized for simply being more disliked than the person they're up against. What's my role in this? The votes have already been cast. We don't have long before they're counted. Take the ostraca in this bag and exchange them with the ones currently under guard. You want me to rig the ostracism? Pericles does, and he has his reasons, I'm sure. Bring me the bag you took from the room and I'll take care of the rest. No one will see me go in or out. Stay here. No jak takie fałszowanie wyborów? W Agorze. Mieliśmy okazję być już w Agorze. Nie było to najmilsze powitanie, ale... No może uda się coś zrobić. Czy mamy tam wejść po cichu? Ostatnio wychodziły nam takie zlecenia. Ło! Dobra, ktoś za to zapłacił. Trzeba uszanować. Z drugiej strony mamy tyle teraz mocy naszych strzał, czy tak samo te specjalne kopciaki i inne rzeczy. Szkoda by było z tego nie skorzystać. Spal zapasy wojenne, oj jak kuszą. No strażników trochę jest. Jakby podejść do tego z odpowiedniej strony. Czy jest jakaś kara za wspinanie się po murze?
Najgorzej, że to z zupełnie innej strony. I najlepiej obraliśmy tu naszą ścieżkę. Nie, nie, nie. Żadne powalenie to by nie miało sensu. I sobie weźmiemy. Lego, na co ty się patrzysz? Ważniejsze, że nie na nas. To jeszcze nie koniec? Zakładałem, że jesteśmy już bezpieczni. Ty, ptaszek, przeszkadzasz nam. Cały czas czuję niepokój z tego, że tamten się patrzy w naszą stronę, ale... O! Nas to nie było? Tak naprawdę to my mamy zejść tu na dół. Czy tu wszędzie drogi są zamknięte? No idź, kolego. Obiecaliśmy zrobić to dyskretniej, więc... No najgorzej. Jeszcze niżej. Oszaleli chyba. Gorzej, że tu się cała okolica patrzy na to. No niestety, kogoś nie możemy tu oszczędzić w obecnej sytuacji. A może... Co trzeba przyznać tym... strażnikom, że wiedzą, kiedy odpuścić, tylko nam ten skok nie najlepiej wyszedł. Jak tu jesteśmy? Kolego, decyduj się. Widziałeś coś, czy nie widziałeś, bo chcemy stąd wychodzić. Chyba, że zrobimy to tak pierwotnie, z rozpędu. Na razie. Spoko. I tyle. Wracamy. To się nazywa... Jesteśmy tak na dobrą sprawę takim greckim, starożytnym James Bondem, bym powiedział. Bez rozlewu krwi potrafimy wyjść, załatwić sprawę i... Czuję dobry człowiek. Dumny człowiek. A sam dzieci. Zejdź. Widzę rydwany w tych chmurach. Albo statek. No ale dobra, głosujmy. It's done. You work quickly. What are you going to do with them? Dump them in a well. Ah, it looks like the official has arrived. The votes have been tallied. Overwhelmingly, the people have decided that Anaxagoras should be ostracized from Athens. Be slow to fall into friendship, but once you do, continue firm and constant. It will be more difficult for me now that Anaxagoras must leave Athens. We were quite close, although he and Pericles were much closer. It's strange, Pericles wasn't here today to defend him. Aha, to trafiliśmy na Modrale. Would Pericles normally defend someone? A good friend?
Of course. Yet, Anaxagoras seems pleased with the result. This day has brought more questions than answers. You said you were close. He was like a mentor to me. Many of my best thoughts came to fruition through our conversations. Who are you? Ask anyone and they'll tell you Socrates. But a name gives you nothing. Our actions determine who we are, and every action has its pleasures and its price. With that said, then, who do you claim to be? A gdzie serduszko? My name is Cassandra. And still, I don't feel I know you. Perhaps I can find out who you are a different way. You want to know me? Knowledge is the one good in this world. Surely you agree. To mu się spodoba, chyba, bo gorzej jak nas wyczuje. Of course. Knowledge drives everything I do. Then we are the same in that way. Knowledge of when to attack, what weapon to use, or when to use reason instead of violence. We seem to put our love of knowledge into practice quite differently. I use it how I need to. You are clearly someone who would do whatever you feel is necessary. Perhaps for drachmi, or maybe to further a personal goal. That describes a lot of people. I suppose I'm curious why you did it. How could I not be when you're the reason my friend is being forced to leave the only home he's ever known? Kłamstwo? Myślę, że Sokrates wyczuje to. I did what I was asked to do. And your needs are greater than those of the man you helped ostracize. Still, you raise a fine point. Who is more responsible? Anaxagoras for getting himself mixed up in this? Or you, for simply sealing his fate? Fine, I'm more responsible. But I did it because I have one concern, myself. Then I hope you also think about today, about Anaxagoras, about choice. Socrates, there you are. Here I am. You're late. They're all waiting for you. I wish to see Anaxagoras' fate, and so I have. Tell them I'm on my way. Well, it seemed our conversation is at its end. Although I hope it isn't the final one we have. I wouldn't know. Pewnie tak będzie. Pewnie tak będzie, ale o, znów się pogoda zepsuła, a więc czas na nas. Sporo rzeczy do przemyślenia Sokrates pozostawił, więc nie pozostaniemy mu dłużni i niebawem spotkamy się ponownie, być może ratując mu skórę. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Ej, hej.